Hej, czołem. Dzisiaj pogoda taktyczna, trochę śnieg pada, ale przynajmniej jest sympatycznie. Trzeba z tym wyjść, dotlenić organizm i przy okazji można pogadać o rzeczach wojskowo-dziwnych, o wojnie. Dzisiaj troszkę znowu o Ukrainie, ponieważ jest tam duży problem. No, armia ukraińska zgłosiła Zełenskiemu taki problem, że potrzebują 500 000 żołnierzy, żeby móc w ogóle jakkolwiek walczyć z rosyjskim najeźdcom. I co w związku z tym, skąd ma Zełenski tak na dobrą sprawę wziąć tego rekruta? Są plany ściągania Ukraińców z Europy. Czy się da? To właśnie dzisiaj powiemy. A kilka takich innych tematów związanych właśnie z tym. No, przede wszystkim, ilu Ukraińców jest w Europie, których można zaciągnąć do wojska w takim wieku poborowym. Kolejny temat to udział Polski. Jak Polska powinna się zachować w związku z tym, że Zełenski potrzebuje rekruta. Dalej, bardzo ciekawą rzecz robi Estonia, jeżeli chodzi o Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. I co Estonia robi, no to warto sobie kilka słów powiedzieć. Co robi Norwegia, też ciekawe podejście ma. No i o problemie Niemców. Także lecimy z tematami. Dobra, pierwszy temat, czyli 500 000 nowych rekrutów. Czy tak naprawdę się da osiągnąć taki wynik? Teraz sobie wyobraźcie, uświadomcie sobie, nie? 500 000 rekrutów potrzebuje Zełenski. A Polacy, no czy Polacy, no pan były minister obrony narodowej Błaszczak chciał osiągnąć poziom 300 000 żołnierzy w Wojsku Polskim i to żołnierzy dobrowolnych. Wiecie, tam potrzebują 500 000 niechętnych, bo już chętni się skończyli, zawodowi się skończyli, ochotnicy się skończyli i teraz potrzebują 500 000 ludzi, którzy nie chcą tam przyjść, których trzeba wziąć na siłę. I sobie uświadomcie to, że na przykład w Polsce 150 000 mamy żołnierzy w sumie zawodowych, obrony terytorialnej i wszystko jakby do kupy zebrać, nie? Pan Mariusz Błaszczak chciał osiągnąć poziom 300 000. I teraz, żeby sobie to uświadomić, jaki to jest gigantyczny problem, żeby 500 000 ludzi zmusić do tego, żeby poszli na wojnę i umierali za ojczyznę, bili się za to, bili się z Ruskiem, no to teraz wam powiem, że tak, rok 2021 mamy w stosunku do 2022 przyrost żołnierzy w wojsku to jest około 1000. 1000 żołnierzy w ciągu roku udało się zarekrutować byłemu ministrowi obrony narodowej, pomimo tej całej otoczki, to ochotników, nie? Jeszcze nie mamy danych z 2023, bo właśnie zaczął się 2024, więc tutaj porównanie 2002 do 2023 może być wyższe, ale nie, na pewno nie będzie to gigantyczne. Także 500 000 na siłę wcielić, a pomimo całej propagandy pisowskiej Błaszczakowi w ciągu roku 2021 do 2022 udało się armię powiększyć o 1000 żołnierzy. Także tu jest ten problem, warto sobie to uświadomić. I teraz tak, dlaczego tak na dobrą sprawę Ukraińcy uciekli, nie chcą wracać pomimo zagrożenia, pomimo tego, że ojczyzna jest w niebezpieczeństwie, pomimo tego, że jest w tragicznym położeniu, jakby nie patrzeć, Ukraina. Dlaczego ci Ukraińcy nie chcą wracać? No bo dlaczego? Bo wiedzą, co tam się dzieje. Wojna na Ukrainie trwa już prawie 2 lata. Ci Ukraińcy, którzy uciekli, ci Ukraińcy w wieku poborowym, no tak na dobrą sprawę młodzi Ukraińcy, wiedzą, co się tam dzieje, dostają informację, że tak na dobrą sprawę wrócisz, no to wiecie, wojna trwa 2 lata, teraz już pojadą, może brakować kamizelek, już nawet nie mówię o kamizelek kuloodpornych. Ja mówię już nawet o takich zwykłym wyposażeniu żołnierza, czyli kamizelek taktycznych. Może brakować w ogóle umundurowania, butów. Takie rzeczy tam mogą być problemem, jeżeli teraz mieliby zarekrutować 500 000 żołnierzy. I ci młodzi, znaczy niekoniecznie młodzi, bo jak ma 60 lat Ukrainiec, to też jest w wieku poborowym, nie? Także ci Ukraińcy, którzy są w Europie, dobrze wiedzą, że lekko nie będzie 500 000 ludzi teraz umundurować, dać każdemu buty, już wiecie, nie wspominając nawet o broni, o amunicji, no to jest gigantyczny problem logistyczny. Oni to wiedzą, że teraz już jest problem logistyczny z tym wszystkim. Teraz już brakuje apteczki dla każdego żołnierza, żeby każdy mógł się zaopatrzyć w razie jakby został raniony. To jest problem i oni to wiedzą. Wiedzą, że jeżeli będą zaciągnięci na siłę, to zostaną mięsem armatnim. I teraz mają tak na dobrą sprawę dwie koncepcje.
Bo taki imigrant ukraiński no, ma dwie perspektywy, dwie koncepcje. Nie? Pierwsza koncepcja to sobie siedzieć elegancko w Europie, w jakimkolwiek europejskim kraju. Nawet biednie, ale brać socjal i żyć. I żyć i to, że ktokolwiek poniesie śmierć w Europie, nie wiem, to jest... No mniejsze prawdopodobieństwo jest umrzeć w Europie, niż stracić życie w wojnie na Ukrainie. No to taka jest normalna. A druga opcja to jest oczywiście walczyć za ojczyznę z dużą dozą prawdopodobieństwa, że zostaniesz mięsem armatnim i poniesiesz śmierć. Także no, ja ich rozumiem i postawcie się w ich sytuacji, nie? Tych Ukraińców, którzy uciekli przed wojną, wiedzą co tam się dzieje, bo po dwóch latach naprawdę no, informacje spływają z Ukrainy do tych Ukraińców, którzy są bezpieczni w Europie. I mają tak na dobrą sprawę dwie koncepcje. Weźcie się w ich położeniu, nie? I co oni mają zrobić? Co wy byście zrobili? Ja ich rozumiem, ja ich kompletnie rozumiem i wiem, dlaczego nie chcą wracać. Czy Europa będzie postąpi tak humanitarnie i nie pozwoli ich odesłać? Zobaczymy, ale są różne koncepcje. Właśnie między innymi takie, żeby jednak ich odsyłać, żeby walczyli za swoją ojczyznę, no bo... Nie, Ukraina, Zełenski nie ma pomysłu, jak to zrobić, żeby odeprzeć ten atak Rosji, który może się w najbliższych miesiącach nasilać. I teraz tak, ilu tych Ukraińców w wieku poborowym jest w całej Europie? No szacuje się, że nawet może być około 1 000 000 Ukraińców, którzy są w wieku poborowym, których można by wcielić do armii. Także no... Można to jakieś zrobić, jakąś taką część odesłać, część zostawić. No mało to humanitarne. Jest to duży problem, zwłaszcza dla tych tak zwanych elit europejskich, którzy, to jeżeli nie wyraża takiej woli, no to nie można nic mu zrobić, nie? Dla tych elit europejskich, którzy chcą na siłę ściągać imigrantów z Afryki, idź się pobaw gdzie indziej. Imigrantów z Afryki, nielegalnych imigrantów, no to chcą ich ściągać, a teraz będą Ukraińców odsyłać na siłę na wojnie, no to takie mało jest rozsądne, mało humanitarne można powiedzieć, nie? Ale zobaczymy jak będzie. Ale słuchajcie, no generalnie Ukraina jest w złym położeniu, także lepiej, żeby Ukrainy bronili Ukraińcy, niż na przykład, żeby wysyłać tam no na przykład Polaków. Wojsko polskie, żeby broniło Ukrainy, to nie. To lepiej już na siłę postąpić, no można powiedzieć mało humanitarnie, na siłę wziąć za łeb tych Ukraińców z Europy, wysłać do swojego kraju, niech oni bronią swojego kraju. Sprzęt dostali. A jak będzie potrzeba, to wujek Biden albo jakiś kolejny wujek z Ameryki na pewno sprzętu dośle. I tak, mimo że ja rozumiem to, że Ukraińcy nie chcą wracać na Ukrainę, bo tutaj czują się w Europie bezpiecznie i nie chcą ginąć, nie chcą być mięsem armatnim, to dla mnie najważniejszy jest interes Polski. Ja ich naprawdę, jak tych Ukraińców rozumiem, z niektórymi mam kontakt, ponieważ pracują i niektórych Ukraińców znam, ale dla mnie najważniejszy jest interes Polski. W moim interesie nie jest to, żeby Wojsko Polskie walczyło za Ukrainę. Bo taka koncepcja już była. I może się pojawić kolejny raz. Bo podejrzewam, że może być taka koncepcja, że albo wyślemy nasze wojsko ukraińskie, estońskie, załóżmy Litwini jeszcze, Polacy, no bo wiadomo, my jesteśmy najbardziej zagrożeni. Łotwa, być może jeszcze wyślę swoje wojsko, Finlandia też, żeby kraje natowskie wysłali swoje wojsko, a nie żeby nie ściągać Ukraińców, bo to jest mało humanitarne. Taka koncepcja może być, ale taka koncepcja nie jest w interesie Polski. W interesie Polski jest to, żeby nie wciągać nas w wojnę. Dlatego mój pomysł jest taki ogólnie, żeby to Ukraińcy bronili własnego kraju. I teraz tak, koncepcja jest taka. Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski pracować, oczywiście jak najbardziej niech pracują. Bo również w interesie Polski jest to, żeby Polska się rozwijała gospodarczo. A skoro Ukraińcy przyjechali, ci co pracują, niech pracują, oczywiście pracują na naszą gospodarkę, płacą podatki, jak najbardziej. Niech zostaną. Od razu wypierdzielić wszystkich tych, co nie mają roboty, którzy się nie dostosowali, nie byli w stanie się nauczyć języka, za łeb na Ukrainę.
Dalej. Ci, którzy załóżmy jakieś tam przestępstwa popełniają, załeb na Ukrainę. Ci, którzy po pijaku jeżdżą samochodami, a są tacy, załeb na Ukrainę. Ci, którzy kogoś tam pobili, załeb na Ukrainę. Ci, którzy kogoś zgwałcili, załeb na Ukrainę, won. Bo to jest w naszym interesie, żeby oni walczyli za swój kraj. Ale również w naszym interesie jest to, żeby Ukraińcy tu byli. Ci, co pracują, niech pracują, bo to jest nasz interes. My, Polacy, powinniśmy zacząć postępować tak jak Amerykanie. Amerykanie są samolubni, Amerykanie dbają o własne interesy. Myślicie, że Amerykanie to pomagają Ukraińcom, bo są takimi fajnymi ludźmi, takimi grzecznymi, takimi humanitarnymi? Nie, to jest w interesie Ameryki, żeby Ukraińcy tłukli się z Rosjanami. Żeby Rosja się wykrwawiała. Amerykanie mają swoje interesy, wiedzą, że kto gdzieś w jakimś stopniu osłabia Rosję, że Rosja jest zajęta tym konfliktem, że też chciałaby ten konflikt zakończyć i część terytorium wyrwać i mieć jakiś tam spokój, odtwarzać zdolność bojową na kolejne konflikty. Ale nie, Amerykanie, kroplóweczka dla Ukrainy, tyle ile trzeba, nie za dużo. Amerykanie mogliby to szybko zakończyć, wjechać, pozamiatać i koniec konfliktu, nie? Ale nie, ma być kroplóweczka. To jest to, że Ukraińcy giną, to, że giną dzieci na Ukrainie, to Amerykanów nie interesuje. W ich interesie jest to, żeby ten konflikt trwał. I my jako Polacy też powinniśmy dbać o własny interes. Także niepotrzebnych, bezużytecznych Ukraińców wypierdzielić won. Tych, którzy się tutaj już zadomowili, pracują, mamy z nich korzyść jako Polacy, oczywiście niech zostaną, bo i oni mają korzyść. Bo pracują, zarabiają lepiej niż u siebie i my z tego mamy korzyść. Więc zacznijmy postępować w ten sposób. Niech Ukraińcy bronią siebie, tak? Słuchajcie, teraz temat Estonii. Temat Estonii jest prosty, ja tylko zacytuję Business Insidera. Link w opisie do całego artykułu, a tutaj dosłownie dwa zdania, nie? Być może wszyscy Ukraińcy w wieku poborowym, którzy po rosyjskiej agresji w lutym 22 uciekli z kraju do Estonii, będą musieli wrócić do ojczyzny. Rząd w Tallinie jest bowiem gotowy podpisać z Kijowem umowę, na mocy której młodzi mężczyźni będą odsyłani na front. Można? Można? Estonia może? Są gotowi współpracować z Zełenskim i odsyłać Ukraińców? Można się wyłamać? Lepiej zrobić tak, niż angażować własne wojsko do tego konfliktu. Niech Zełenski bierze swoich ludzi, niech się broni, niech robi co chce. Czyli tu jest, no, być może mało to fajne podejście dla Ukraińców, ale dla Estończyków chyba dobre, nie? Dalej, słuchajcie, Norwegia. Norwegia z kolei nie pozwala Ukraińcom wyjeżdżać na Ukrainę, znaczy pozwala im wyjeżdżać na Ukrainę, ale ci, co wyjadą, to nie mogą wrócić. A dlaczego? Słuchajcie, no teraz będą te święta, no święta prawosławne, nie? 6 grudnia chyba Wigilię prawosławni mają i się zgubiłem. Nie, dobra, wracamy. Norwegia pozwala Ukraińcom wyjeżdżać na święta. Pozwalają im wyjechać na święta jak najbardziej, ale skoro Ukraińcy wyjeżdżają, bo tam jest bezpiecznie, czują się tam bezpiecznie, to znaczy, że niech już tam zostaną. I Norwegia taką koncepcję podjęła. No i rzeczywiście to też jest całkiem rozsądne. Całkiem rozsądne to jest, nie? Podejście. No i na koniec podejście Niemców. Niemcy też mają duży problem z Ukraińcami, ale oni są oczywiście bardzo, bardzo tacy fajni, że nie potrafią rozsądnych decyzji podjąć. I teraz tak, o co chodzi? Chodzi o to, że no wiadomo, w Niemczech jest wysoki socjal. Ukraińcy pojechali tam po zasiłki. I teraz jak Niemcy się zorientowali, że tylko 19%, około 19% osób zdolnych do pracy, nie? Pomijam tutaj dzieci, ale 19% osób zdolnych do pracy wśród Ukraińców, tylko oni pracują. Tylko 19%, a reszta przyjechała po zasiłki, po socjal. No to jest problem. I co? Niemcy jaką mają koncepcję? No, nie chcą ich odsyłać na Ukrainę, bo to takie niefajne, żeby ludzi zmuszać do wojny.
mało popularne są takie decyzje i brzydko to wygląda, dlatego postanowili zmniejszać, znaczy jeszcze chyba nie zmniejszyli im, ale chcą zmniejszać świadczenia i w ten sposób chcą ich zmobilizować do tego, żeby wrócili na Ukrainę. No, no Niemcy dla mnie to czasem mało inteligentnie postępują i mi się wydaje, że jak zmniejszą Ukraińcom świadczenia, to oni pomyślą, o kurde, jakie to są małe świadczenia, to jedziemy na Ukrainę walczyć, nie? To bez sensu, nie? Co za koncepcja w ogóle, nie? Że jak zmniejszą im świadczenia, to oni pojadą, nie, tutaj słabe świadczenia są, to jedziemy umierać. ale nie, no to jest niemieckie myślenie i można się z nich śmiać. No ale wiadomo, u nas durni w rządzie też nie brakuje, jest wiele koncepcji głupich, durnych i z naszych polityków pewnie też nie jeden się śmieje, zresztą ja też się śmieję z naszych polityków, ale z niemieckich też warto się pośmiać, że wcale Niemcy nie są tacy mądrzy. Dalej, słuchajcie, minister obrony Ukrainy w Bildzie tym niemieckim mówił, że będzie wysyłał wezwania Ukraińcom, żeby się stawili, tym, którzy są w Niemczech, nie? Że będzie do nich wysyłał wezwania, żeby się stawili na wojnę. No a jak się nie stawią, to będą konsekwencje. No, niestety, słuchajcie, można się śmiać, nie jest to powód do śmiechu, bo wiadomo, Ukraina ma problem. Mają problem z tym, żeby ściągnąć na siłę. Wola europejska w tej chwili nie jest taka, żeby tych Ukraińców wysyłać. Estonia się troszkę wyłamała. Ciekawe podejście, mało popularne. Ale tak jak powiedziałem już raz, to jeszcze raz powtórzę, lepiej żeby Ukraińców na siłę wysłać do swojego kraju, lepiej żeby Ukraińcy bronili Ukrainy, niż żeby Polacy bronili Ukrainy, albo jakiś inny naród europejski, żeby bronił Ukrainy. Niech Ukraińcy bronią swojej ziemi. Nawet podejmując takie decyzje, żeby na siłę ich wysyłać. A jednak można, co udowodniła Estonia. Także tyle w tej kwestii tematów. Dajcie na koniec oczywiście łapę w górę, jeżeli Wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Jakie jest Wasze podejście. Aha, jeszcze jedno. Nie? Polacy oczywiście sami nie podejmą decyzji, bo Donaldinho będzie czekał na wytyczne z Brukseli, albo no, z Brukseli, z Niemiec bardziej. Nie? Donaldinho będzie czekał na wytyczne z Niemiec, czy wysyłać tych Ukraińców, czy nie wysyłać, bo on sam decyzji oczywiście nie podejmie. To taka moja dygresja, ponieważ niektórzy mówili, ja po PiS-ie to jechałem, a po PO nie będę jechał. A trochę tam wbijemy szpilę i Donaldiniowi też, nie? Także to. Wracamy, łapa w górę na koniec, komentarz taktyczny, kropka taktyczna, albo napiszcie, co o tym myślicie. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to link w opisie do sklepu z bluzami, z koszulkami, z motywem wojskowym, z motywem patriotycznym. Również można się zapisać na szkolenie wojskowe online albo praktyczne. Wszystkie linki macie w opisie. A na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki. Cześć i czołem.